Salvator Juvenia Kraków w sobotę 25 kwietnia zmierzy się na własnym boisku z Pogonią Siedlce. Spotkanie to jest określane przez trenera Krakowian Andrzeja Kozaka meczem szans na wyjście z kryzysu, który dopadł jego zawodników. No jest kryzys na pewno, szczególnie taki psychiczny. Widać po zawodnikach, że wychodzą na boisko, są bardzo spięci, bardzo chcą i jeżeli nie wychodzi, to w którymś momencie ta gra siada, te emocje schodzą z powietrza, schodzi z zawodników. Myślę, że dla nas jest to bardzo ważny mecz, jest to szansa na przełamanie złej pasy, jaka niestety na wiosnę jest w naszym wykonaniu. Jest to szansa na przełamanie złej pasy, szansa na przełamanie się psychiczne zawodników, szansa dla kibiców zobaczenia znowu uśmiechniętych zawodników, zawodników, którzy grają z pełną satysfakcją, zawodników, którzy się cieszą z tego, co robią. Waldemar Nawrot, czołowy rugbista Juvenii, przestrzega przed lekceważeniem niżej notowanego rywala i przewiduje, że w sobotę Smoki czeka ciężki pojedynek. No, dla nas na pewno to będą ciężkie zawody po ostatnich meczach, które no, niestety przegraliśmy. Teraz każda z drużyn, która będzie z nami grała, będzie na pewno miała większe swoje jakieś atuty ku temu, żeby nam jednak tutaj urwać kolejne punkty. Także to no, dla nas będzie mecz na pewno o dużą stawkę. Myślę, że dla Siedlec też, które walczą o utrzymanie. No, teraz już tylko musimy wygrać 3 kolejne mecze. Myślę, że nawet każdy z nich z bonusowym punktem. To jest taki cień szansy, że jednak utrzymamy tą 4. pozycję. Zapraszamy w sobotę o 13:00 na stadion Juvenii na Błoniach 7. Wszystkich naszych kibiców wiernych i tych nowych, aby dopingiem wspierali naszych zawodników.